Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś w odcinku dwa główne tematy. Po pierwsze wątek Polski, wysadzenia gazociągu Nord Stream. Pojawiły się nowe informacje podawane przez media amerykańskie i media niemieckie. Widać ewidentnie, że jest próba zrzucenia odpowiedzialności i na Ukrainę, i na Polskę za to, co się wydarzyło na dnie Bałtyku 26 września 2022 roku. Drugi wątek też poniekąd powiązany, a mianowicie polityka Niemiec wobec Polski. Niemcy coraz bardziej wprost oskarżają Polaków o zaangażowanie w Holokaust. Opowiem Państwu o nowej książce, która 6 sierpnia ukazała się w Niemczech, która wprost oskarża Polskę o współudział w Holokauście. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i udostępniania tego filmu. Przechodzimy do pierwszego tematu. W dniu 14 sierpnia 2024 roku amerykański dziennik Wall Street Journal opublikował artykuł zatytułowany „Pijacki wieczór, wynajęty jacht, prawdziwa historia sabotażu gazociągu Nord Stream”. Amerykański dziennik powołuje się na czterech zastrzegających sobie anonimowość wyższych urzędników ukraińskich. W artykule tym padają bardzo mocne oskarżenia pod adresem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, generała Walerija Załużnego, ale także pod adresem Polski. Dzień po opublikowaniu tego tekstu przez Amerykanów niemiecki Die Welt opublikował wywiad z byłym szefem BND, czyli byłym szefem wywiadu niemieckiego, który oskarża Polskę o współudział w tym akcie terroru. Padają bardzo mocne słowa oskarżenia pod adresem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. Dziś postaram się Państwu odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza, jeżeli dojdzie do potwierdzenia tych oskarżeń amerykańsko-niemieckich, dlaczego akurat teraz pojawiły się one w przestrzeni publicznej, dlaczego mamy do czynienia ze skoordynowanym działaniem mediów amerykańskich i niemieckich. Moim zdaniem absolutnie nie jest to przypadkowe i dlaczego Polska jest na celowniku, znalazła się na celowniku tej, powiedzielibyśmy, walki informacyjnej prowadzonej w kontekście Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Przejdźmy jednak do samego artykułu z Wall Street Journal. Tam pada bardzo poważne oskarżenie, a mianowicie, iż prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał zatwierdzić plan wysadzenia w powietrze gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, a następnie nieudolnie próbować odwołać już tę operację, która weszła w tok realizacji na prośbę CIA. Amerykański wywiad miał wejść w posiadanie informacji o przygotowywanym akcie terrorystycznym i próbować to powstrzymać. Tego się już nie udało. Natomiast też bardzo interesujące są tutaj kulisy. Wall Street Journal podaje maj 2022 roku jako taką przybliżoną datę, kiedy miało dojść do podjęcia decyzji. Miała to być zakrapiana impreza, gdzie pod wpływem alkoholu wysocy rangą ukraińscy oficerowie służb, wojska, oligarchowie, biznesmeni, jak kto woli, ukraińscy, którzy zebrali się razem z Wołodymyrem Zełenskim, aby świętować odparcie ataku rosyjskiego na Kijów, mieli taką podjąć decyzję o właśnie akcie terroru, akcie dywersji wobec Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Nieco ponad 4 miesiące później, 26 września 2022 roku, doszło do wysadzenia 3 z 4 nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, co zostało odnotowane przez sejsmologów skandynawskich w Danii, w Szwecji i wiemy, że doszło do uszkodzenia tych gazociągów. Cała operacja, co ciekawe, zdaniem amerykańskiego dziennika kosztowała około $300 tysięcy. Według Amerykanów miały w tej całej operacji terrorystycznej wziąć udział mały jacht wynajęty w niemieckim Rostoku, 6-osobowa załoga, w tym 1 kobieta. Wszystko to wyszkoleni cywilni nurkowie, jak podają Amerykanie. To wszystko miało przyjmować taką legendę, że grupa przyjaciół urządza sobie przyjemny rejs po Bałtyku, Natomiast tak naprawdę te główne sznurki miały być pociągane w Kijowie, ale co bardzo ciekawe, niezwykle ważnym elementem całej tej układanki była Polska, która stanowiła zaplecze logistyczne dla tej operacji terrorystycznej, zdaniem dziennika Wall Street Journal. I tym człowiekiem, który miał kierować tą operacją terrorystyczną, był generał Walerij Załużny, doradca Wołodymyra Zełenskiego, który miał to kierować całymi tymi działaniami. I no oczywiście tutaj Załużny się wszystkiego wypiera, obecnie pełni funkcję ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii. No trudno, żeby się przyznał do prowadzenia operacji terrorystycznej na dnie Bałtyku, no to jakby oczywista sprawa. Natomiast ta otoczka jest niezwykle ciekawa. We wrześniu 2022 roku terroryści z Ukrainy mieli wynająć 50-metrowy jacht rekreacyjny o nazwie Andromeda w niemieckim Rostoku, jak już wspomniałem, natomiast przykryciem, taką firmą przykryciową, używając żargonu służb specjalnych, miało być biuro podróży w Polsce, które miało być założone 10 lat temu przez ukraiński wywiad jako przykrycie dla transakcji finansowych realizowanych przez ukraińskie służby specjalne. No i tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego, czyli instytucje odpowiedzialne za osłonę kontrwywiadowczą państwa polskiego, polskich instytucji państwowych i bezpieczeństwa nas wszystkich, wiedziały o tym, a jeżeli wiedziały, to dlaczego pozwalały na tego typu działania ukraińskiego wywiadu na terytorium państwa polskiego? Ja wielokrotnie powtarzałem, że jest wielkim skandalem, iż politycy w Polsce stworzyli jakąś dziwną agentomanię, szpiegomanię i wszędzie widzą rosyjskich agentów, czy teraz białoruskich jeszcze na dokładkę, a tak naprawdę nikt nie bada wpływów ukraińskich, ukraińskiego wywiadu, ukraińskiego lobbingu ukraińskich oligarchów w Polsce. Widać, że Polska była traktowana instrumentalnie, że była traktowana jako zaplecze logistyczne dla ukraińskiego wywiadu, dla operacji terrorystycznej, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Wysadzenie na dnie Bałtyku infrastruktury energetycznej no jest aktem terroru o bardzo daleko idących skutkach i te skutki mogą dosięgnąć nas wszystkich, o czym jeszcze w dzisiejszym odcinku powiem. Jak to się stało, że Ukraińcy bez żadnego problemu sobie operują tutaj grupy sabotażowe, dywersyjne, grupy terrorystyczne, zakładają sobie biura podróży, funkcjonują właśnie jakieś transakcje finansowe realizowane przez grupy terrorystyczne. No mamy do czynienia z potężnym kryzysem w służbach specjalnych w Polsce. Potężnym kryzysem. Po dziś dzień nie została wyjaśniona afera z tajnym więzieniem CIA w Starych Kiejkutach, nie została wyjaśniona afera pedofilska w Agencji Wywiadu, afera respiratorowa i tak dalej, a cały czas wypływają na światło dzienne kolejne afery. No to jest jedna z najpoważniejszych afer. Już pomijam jakby kwestie ukraińskiej asystentki Donalda Tuska i paru innych kwestii, prawda, byłego kursanta KGB w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. No to wszystko wypływa, natomiast mamy do czynienia naprawdę z potężnym problemem, ze skandalem o zasięgu międzynarodowym. No, jeżeli chodzi o samą operację, użyto według Wall Street Journal materiału wybuchowego HMX, czyli oktogenu, podłączonego do detonatorów sterowanych czasowo. To nie musiało być dużo zresztą tego materiału wybuchowego, ale ten pośpiech, z jakim działała ta grupa terrorystyczna, pozwolił na zabezpieczenie śladów, a mianowicie nie umyli albo niedokładnie umyli pokład jachtu Andromeda, co pozwoliło niemieckim śledczym na znalezienie i śladu materiałów wybuchowych, stąd wiadomo jakiego środka użyto, zidentyfikowano odciski palców, pobrano próbki DNA załogi i tak dalej, i tak dalej. Co bardzo ciekawe, według amerykańskiego dziennika strona polska odmówiła współpracy stronie niemieckiej, niemieckim śledczym. Natomiast tutaj też jest ciekawa informacja, że urzędnik portowy, któremu załoga tegoż jachtu, tej Andromedy, wydała się podejrzana, miał zaalarmować policję, Polska Straż graniczna miała sprawdzić tożsamość członków załogi i ich puścić wolno. Według Amerykanów tak miało się stać. Ludzie, którzy byli na tym pokładzie tego jachtu, mieli pokazać paszporty członków Unii Europejskiej. Pozwolono im na dalszą żeglugę, gdzie mieli ustawić resztę ładunków wybuchowych. No cóż, wiemy też, że z Wall Street Journal, iż to nastąpiło to napięcie między Warszawą a Berlinem. Polscy urzędnicy mieli odmówić przekazania nagrań z monitoringu portu. Mieli też przekazać, że nagrania zostały rutynowo zniszczone. I tutaj redakcja Wall Street Journal powołuje się, że taką informację otrzymała od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Konkretnie ta informacja miała z ABW brzmieć, że takie nagrania nie istnieją. No cóż, media amerykańskie to jest jedna strona medalu, media niemieckie to druga. Media niemieckie, które dosyć mocno podjęły temat, bo to ARD, Süddeutsche Zeitung i Die Zeit i Die Welt informują o tym, że Niemcy wydały nakaz aresztowania mężczyzny, który jest bezpośrednio odpowiedzialny właśnie za wysadzenie gazociągu Nord Stream, i okazuje się, że jest to obywatel Ukrainy, że jest to Ukrainiec, który miał mieszkać w podwarszawskim Pruszkowie. I tutaj podobno Wołodymyr S., jak nazywają go media niemieckie, miał już wyjechać z Polski, ale też media niemieckie oczywiście nie omieszkały oskarżyć strony polskiej o utrudnianie śledztwa i o niechęć w wydaniu tegoż sprawcy. Tutaj wychodzi na to, że ten Wołodymyr S., jak go nazywają media niemieckie, miał podróżować między innymi zahaczając o Kołobrzeg, gdzie miał mieć też swoją bazę logistyczną. Tutaj taką wersję wydarzeń mają potwierdzać zabezpieczone dane z logowania telefonów, zdjęcia z fotoradarów, zeznania świadków i tak dalej. Oprócz tego wymieniani są Jewgen U., Swietłana, jego małżonka i właśnie ten Wołodymyr S. jako trzej główni sprawcy. Wiemy, że załoga była sześcioosobowa. Szanowni Państwo, tak naprawdę istotą tych przekazów mediów niemieckich, amerykańskich jest próba zrzucenia sporej części odpowiedzialności na Polskę i obarczenia odpowiedzialnością ekipę Wołodymyra Zełenskiego. Nie ulega wątpliwości, że elity w Waszyngtonie, elity w Berlinie zdają sobie sprawę, że kres tej wojny jest bardzo bliski, że dojdzie do, kto wie czy nie, poświęcenia ekipy Zełenskiego i zrzucenia sporej części odpowiedzialności za takie wydarzenia jak wysadzenie Nord Stream na państwo polskie. Ja nie od dziś mówię, że Polska będzie jednym z dwóch najbardziej przegranych państw, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, i nie wiem, kto będzie bardziej przegrany, czy Ukraina, czy Polska. Wiem jedno, że spora część establishmentu ukraińskiego będzie obarczać winą nie tylko swoich oligarchów, ale także rząd w Warszawie, i tego typu wywiady, jakiego udzielił 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego były szef wywiadu niemieckiego, August Hanning, który do 2005 roku był szefem BND, szefem wywiadu niemieckiego, jasno pokazują, że nie tylko Ukraińcy będą szukać kozła ofiarnego, ale także Niemcy. Widać, że Niemcy będą szukać takiego kozła ofiarnego, który zapłaci odszkodowanie za wysadzenie Nord Stream. Takiego państwa, na które będzie można zrzucić sporą część odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. I znaleziono takiego kozła ofiarnego, jakim jest Polska. Tutaj właśnie były szef wywiadu niemieckiego mówi wprost, że jego zdaniem istniało porozumienie między najwyższymi przywódcami Ukrainy i Polski, czyli krótko mówiąc między Wołodymyrem Zełenskim a Andrzejem Dudą. I w tym całym kontekście niewątpliwie Andrzejowi Dudzie nie pomagają takie informacje, które wyszły na jaw przy okazji książki autorstwa Zbigniewa Parafianowicza Polska na wojnie, gdzie dokładnie, bardzo w takim reporterskim stylu, w stylu takiego reportażu wojennego, okołowojennego, mamy pokazane bardzo zażyłe relacje między Dudą a Zełenskim, między otoczeniem jednego, drugiego prezydenta, a jednocześnie pokazane, jak otoczenie prezydenta Dudy było instrumentalnie traktowane przez Zełenskiego, przez samych Ukraińców, przez oligarchów ukraińskich, jak bardzo nie szanowali oligarchowie ukraińscy polskich polityków, nazywali ich łochami, czyli frajerami, za tę właśnie bezwarunkową, arefleksyjną pomoc okazywaną Ukrainie, za tę całą emocjonalność polskiego establishmentu politycznego. To jest miażdżąca tak naprawdę książka dla samego Andrzeja Dudy. Myślę, że ta prezydentura niestety nie będzie dobrze oceniana, to jest najdelikatniejsze z możliwych określeń, natomiast pytanie, czy będą wobec Andrzeja Dudy sformułowane zarzuty prokuratorskie. Jeżeli wiedział o przygotowywanym akcie terrorystycznym, nie poinformował strony niemieckiej o tym, operatora gazociągu Nord Stream, no to byłoby to przestępstwo. Pytanie, czy Niemcy będą chcieli wszcząć śledztwo przeciwko Andrzejowi Dudzie, wysłać europejski nakaz aresztowania i tak dalej. No zobaczymy. Wiemy, że w przyszłym roku Andrzej Duda kończy swoją kadencję, drugą kadencję niewątpliwie bardzo złą, także, a może nawet przede wszystkim w kontekście międzynarodowym. Polska dała się bardzo mocno ograć i Ukrainie, ukraińskim oligarchom, ale bardzo, na każdym kroku właściwie daje się ogrywać Niemcom, o czym jeszcze dzisiaj powiem, i widać, że Polska zaczyna służyć jako taki kozioł ofiarny dla Amerykanów, dla Niemców, dla Ukraińców. To jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ dotyczy nie tylko możliwych konsekwencji w postaci odszkodowań, które my wszyscy będziemy musieli zapłacić, no bo to z naszych podatków będą płacone ewentualne tego typu odszkodowania, ale to oznacza także osłabienie pozycji Polski w samej Unii Europejskiej, na arenie międzynarodowej, a kto wie, czy nie jakieś akty odwetowe ze strony Federacji Rosyjskiej, no bo jeżeli by się tak okazało, jeżeli potwierdziłoby się, że Polska była bardzo ważną bazą logistyczną i że służby takie jak ABW wiedziały o tym, że jest przygotowywany akt terrorystyczny, że wiedział o tym prezydent Polski, no to wówczas należałoby wziąć pod uwagę jeden z możliwych scenariuszy, jakim byłoby akt odwetowy wobec na przykład gazociągu Baltic Pipe. To jest niezwykle krucha tafla lodu, na którą weszli politycy w Warszawie. Fatalna, po prostu fatalna, jeden z najgorszych możliwych wektorów, który został wybrany przez rządzących Polską, a mianowicie wektor arefleksyjnie proukraiński, który się po prostu dobrze skończyć nie może. Niemcy konsekwentnie kontynuują strategię przerzucania odpowiedzialności za zbrodnie, za ludobójstwo w okresie II wojny światowej, za Holokaust, za wywołanie II wojny światowej na inne narody. Jest to strategia długofalowa Niemiec, niemieckiego aparatu państwowego, wykorzystującego różnego rodzaju instytucje państwa niemieckiego, ale także diasporę niemiecką na świecie. Mamy do czynienia z działalnością i niemieckich fundacji politycznych, i niemieckich różnego rodzaju instytucji historycznych, i państwowych, i tak zwanych GONGO, czyli niby NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych, ale tak naprawdę wspieranych przez rząd, czy to się nazywa governmental, non-governmental organizations, czyli organizacje pozarządowe wspierane przez rząd. Niemcy bardzo sprawnie poruszają się w obszarze soft power, czyli tej miękkiej siły, tworzą sieć takich instytucji kultury, instytucji historycznych, instytucji naukowych czy quasi-naukowych. Do tego mamy do czynienia z bardzo aktywną działalnością niemieckich instytucji politycznych, przejmowaniem różnego rodzaju koncernów medialnych poza granicami Niemiec, zwłaszcza w krajach wysokiego zainteresowania. No, Polska jest jednym z tutaj najważniejszych państw, jeśli chodzi o tego typu aktywność, z uwagi i na bliskość geograficzną, i na oczywiście związki historyczne, ale także z uwagi na najnowszą historię Europy i świata, i nie ma co ukrywać, że Niemcy konsekwentnie prowadzą taką strategię, która ma na celu wywołanie wrażenia na świecie, że Polacy są współodpowiedzialni za ludobójstwo na Żydach, za Holokaust. I to jest konsekwentnie realizowane. 6 sierpnia bieżącego roku w Niemczech ukazała się książka autorstwa doktora Grzegorza Rossolińskiego-Liebe, która oskarża Polskę o udział w Holokauście. Polskie tłumaczenie tytułu tej książki brzmi: Polscy burmistrzowie i Holokaust. Okupacja, administracja i współpraca. Kilka słów na temat autora. Autora urodzonego w Zabrzu w 1979 roku, mieszkającego w Berlinie, który studiował na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, ale następnie przez 3 lata był stypendystą Fundacji imienia Friedricha Eberta, jednej z najbardziej znanych niemieckich fundacji politycznych. Napisał rozprawę doktorską poświęconą, uwaga, Stepanowi Banderze i organizacji ukraińskich nacjonalistów, kultowi Bandery. Obronił tę dysertację doktorską na Uniwersytecie w Hamburgu w 2012 roku. Jego badania były finansowane przez Gerda Henkel-Stiftung przez, uwaga, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, czyli jedną z tych ważnych, niezwykle ważnych niemieckich instytucji w Polsce, które są takim, powiedziałbym, ważnym ramieniem strategii niemieckiej w obszarze kultury, w obszarze nauki, w obszarze historii. Rossoliński-Liebe badał różnego rodzaju tematy, ale bardzo dużo miejsca poświęcił, uwaga, rzekomej kolaboracji Polaków z III Rzeszą podczas II wojny światowej. No to jest absurd. To jest absurd w ogóle, jak można mówić o współpracy czy współudziale Polski za jakiekolwiek zbrodnie w okresie II wojny światowej, gdzie wiemy, że Polska była jedną z największych ofiar II wojny światowej. Natomiast w tej książce, którą właśnie Rossoliński-Liebe wydał w tym roku, 6 sierpnia, jest napisane, to jest cytat, to jest tłumaczenie z języka niemieckiego, to jest cytat. Polscy burmistrzowie i pracownicy administracji miejskiej w generalnym gubernatorstwie byli w dużym stopniu zaangażowani w Holokaust i inne zbrodnie popełniane przez niemieckich okupantów, ponieważ należało to do ich codziennych zadań administracyjnych. Koniec cytatu. Więcej nie będę cytował, bo naprawdę szkoda mojego i Państwa czasu. Książka jest oparta na ewidentnych kłamstwach. To już nawet nie chodzi o przeinaczenia, o dezinformację, o manipulację. Mamy do czynienia z absolutnymi kłamstwami napisanymi, wydanymi w języku niemieckim, i to na grunt niemiecki trafiają w pierwszej kolejności tego typu informacje. Książka jest bardzo obszerna, liczy 1100 stron, a zatem robi wrażenie, jakby sama jej objętość robi wrażenie i niewątpliwie będzie przedmiotem różnych recenzji, komentarzy w mediach niemieckich, w niemieckich instytucjach kultury, w niemieckich ośrodkach politycznych. To jest niezwykle destrukcyjne dla państwa polskiego. Tutaj trzeba jasno oczywiście podkreślić, że w okresie II wojny światowej nie było żadnej polskiej administracji na ziemiach polskich. Była administracja niemiecka, administracja okupacyjna, więc przerzucanie jakiejkolwiek części winy na polskich burmistrzów, na urzędników w miastach, miasteczkach jest zwyczajnym kłamstwem, jest zwyczajnym pomówieniem. To nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną. Natomiast, tak jak mówię, trzeba sobie zdawać sprawę z drugiego dna całości wymiaru tej książki. To jest niemiecka strategia. To jest niemiecka strategia Mitteleuropy, podporządkowywania takich krajów jak Polska różnymi środkami. To jest ta pedagogika wstydu, ta neomarksistowska pedagogika wstydu, którą próbuje się zastraszać myślących samodzielnie Polaków. Próba właśnie wywoływania poczucia winy u Polaków za śmierć Żydów, za Holokaust, za i tak dalej, i tak dalej. No, mamy do czynienia z odwróceniem pojęć, klasyczną dekonstrukcją prawdy, jakby powiedzieli postmoderniści. To jest nic innego jak wykorzystywanie teorii krytycznej w praktyce. To jest dekonstrukcja pojęcia prawdy, gdzie Niemcy stawiają siebie w roli ofiar. a tam, gdzie jest to niemożliwe, starają się rozdzielić, jakby rozpuścić swoją winę, zrzucając odpowiedzialność na inne narody. No, książka Rossolińskiego-Liebe jest jednym z takich niestety przykładów. Trudno tutaj nazwać to inaczej, mówienie o tym, że burmistrzowie, że Polacy w ogóle mieli cokolwiek do powiedzenia w sensie administracyjnym podczas okupacji niemieckiej, no jest absurdem. Jest absurdem, niemniej jednak no, moim zdaniem ta książka narobi bardzo wiele szkody, jeśli chodzi o wizerunek Polski, o nie tylko w Niemczech, nie tylko w Unii Europejskiej, także poza granicami, a pamiętajmy, że Polska dzisiaj jest niezwykle mocno podporządkowana różnego rodzaju interesom kręgów decyzyjnych w Brukseli, w Waszyngtonie. Również Izrael ma swoje bardzo istotne wpływy w państwie polskim i niestety tego typu publikacje bardzo mocno osłabiają naszą pozycję. Po prostu dziwi słabość państwa polskiego w Niemczech. Jak to jest możliwe, że jest tak liczna mniejszość polska, która nie ma tam żadnych praktycznie praw, które byłyby porównywalne z prawami mniejszości niemieckiej w Polsce? Jak to się dzieje, że Niemcy mają tutaj blisko 100 instytucji powiązanych z państwem niemieckim, które prężnie działają, tak jak Niemiecki Instytut Historyczny, a polskie instytucje kulturalne, naukowe w Niemczech no, działają właściwie, można powiedzieć, symbolicznie, zaledwie symbolicznie. Jak to się dzieje, że w mediach głównego nurtu w Polsce występują byli oficerowie agencji wywiadu czy innych służb specjalnych i próbują tak naprawdę stwarzać wrażenie, że niemiecki wywiad nie prowadzi żadnych działań operacyjnych na terytorium państwa polskiego. Tworzy się takie wrażenie, że właściwie Niemcy są polskim sojusznikiem i nie działają w żaden, ale to w żaden sposób przeciwko interesom państwa i narodu polskiego. Jest dokładnie na odwrót, czego zresztą dowodem jest ten temat, który dzisiaj poruszyłem. Dziękuję Państwu za uwagę.